Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Niedawno mieliście okazję widzieć rozpakowanie nowej karty graficznej od firmy Gigabyte. Dzisiaj zobaczycie sobie montaż tego cacka w moim komputerze. Zobaczycie, jak się zmieścił w mojej dość kompaktowej obudowie, jak wyszło podłączenie karty do zasilania. A jeśli by Was interesowała cena tej karty, sprawdzicie ją sobie w opisie filmu. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Ok, bierzemy się za przyłożenie karty, tym razem moja obudowa będzie gościła prawdziwego potwora. Najpierw zdejmę panel i wyjmiemy kartę, która jest obecnie w komputerze. A jest to Asus Radeon HD R9 270 w wersji OC z 2 GB RAM-u, czyli tak samo jak ta karta od Gigabyte'a. Natomiast jest to troszeczkę mniej wydajny układ. Bardziej bym tą kartę Gigabyte'a porównał z czymś na poziomie 280X i już sobie odłączamy zasilanko. Teraz z tyłu muszę zaślepkę tutaj wyrzucić. Ok, odkręcamy śrubki na śledziu. Teraz, żebyście to dobrze widzieli, karta od Asusa wychodzi, a zastąpi ją coś znacznie większego. Wiem Wam, że z miejscem w obudowie nie będzie problemu. Zobaczcie, spokojnie tutaj karta weszła jeszcze troszeczkę dłuższa. Na szerokość też nie będzie problemu, ponieważ miejsca nie brakuje. Natomiast widzę, że troszkę mi tu przeszkadza ten przewód od zasilania 24-pinowego od płyty głównej. O, więc już go sobie troszeczkę tutaj zepchnąłem niżej i będzie dobrze. Ok, nie możemy zapomnieć o bardzo ważnej rzeczy, czyli o dodatkowym zasilaniu tej karty. Tutaj potrzebne są aż 2 wtyki 6-pinowe. Widzicie je w tej chwili. Tutaj mamy gniazda u góry, więc może to być na jednym przewodzie. Nie muszą to być 2 oddzielne od zasilacza, więc już sobie to jakoś tutaj sensownie okręcę. Ok, jedna wtyczka jest i druga wtyczka już też wchodzi. Wiem Wam, że karta już tu prawdopodobnie będzie pożerała więcej energii. Zmierzymy to sobie dokładnie w testach. Natomiast w tej chwili widzicie, już karta jest na miejscu. Zamknę tylko obudowę i będę mógł już odpalać system. Tak to wygląda, moi drodzy, w środku. Wyjścia karty. A powiem Wam, że karta wygląda po prostu świetnie. Karta Gigabyte'a, płyta Gigabyte'a, czyli mamy już komplet w tym momencie. Rzućcie sobie okiem, a ponownie zobaczycie to już w testach. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu szybkiego przełożenia montażu. Jeśli chcecie sprawdzić sobie cenę tego cuda, zajrzyjcie do opisu filmu, tam wszystko macie. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam Was, cześć!